Siemano, jestem Feni i witam na odcinku z nowej serii na kanale. Do odcinka biorę straszne historie widzów. Jeśli chcesz, żeby była twoja historia na kolejnym odcinku, napisz ją w komentarzu. I byle, żeby też nie była za krótka. Najbardziej lajkowane komentarze z waszymi historiami będę wybierał do odcinka, więc lajkujcie sobie komentarze nawzajem, jeśli historia wam się jakaś spodoba. Zostawcie też łapeczkę w górę, by pojawił się kolejny odcinek z tej serii. Zostaw również subskrypcję, ponieważ odcinek po 30 tysięcy subów, a już mam brakuje. Ja już więcej nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Około 3-2 lata temu grałem sobie w Robloxa i tylko ja byłem z jakąś dziewczyną na serwie. Dziewczyna ta podeszła do mnie i zapytała "Wanna be friends?" Napisałam "No sorry" i wyszłam. Wydaje mi się, że to była gra Work at the Pizza Place. Gdy wyszłam z gry, to miałam ją znajomych. Nie wiem jak nie dodałem jej na początku. Wydawało mi się to śmieszne, ale później nie. Około 22 godziny napisała do mnie na Roblox. Wtedy byłam aktywna i napisała "Hi Angela, that's me, your friend. I know where you live. In Brown White House in 26. Od razu pokazałam to rodzicom. Następnego dnia poszedł to na policję, ale wszyscy z niego się śmiali, więc poszedł i zapytałem się taty, i co? Tata rzekł, nic kochanie. Wchodzę później na Robloxa i dostaję bana. Tak było. Wszyscy wzięli mnie za wariatkę. Ale to prawda, powiedziałem to mojej koleżance i powiedziała, haha, i ty w takie rzeczy wierzysz? Boże. Ja pokazałam jej ten komunikat i ona rzekła, aha, ok. Prawda, słońce, ale to pewnie żart. Ale powiedziałem jej, jaki żart. I poszłam do domu. Około była godzina 24:55. Miałem się kłaść, spać. Borcy już spali. Już nagle odblokowali mi konto. Ale jej konto dalej było aktywne. Napisała do mnie wiadomość. Taką. Kochana, byłaś na policji i serio chcesz na mnie donieść, ale ty wiesz, że wygram. Tylko ja, a ty jedynie przegrasz, ha, ha, ha. O pierwszej napisała, wiesz, wiem gdzie mieszkasz i lepiej otwórz drzwi, bo chcę wejść. I nagle ktoś zapukał do drzwi. Ja ze strachu zobaczyłam, kto to był. I to była dziewczyna z czarnymi włosami, białą kurtką i rzekła głośno, pożałujesz, jak nie otworzysz. I poszła. Poszłam z tatą drugi raz na policję. I w to wierzyli. I nagle jej konto znikło. Nie wiem jak. I było napisane w jej bio. No active, sorry. I od tamtego czasu jest cicho. Na razie nie dostałam od niej żadnej wiadomości. Według was, jest to fake czy prawda? Napiszcie w komentarzu. Kiedyś w Roblox istniała gra o nazwie Demon Legends. Była to gra multiplayer. A na jednym serwerze mogło przebywać maksymalnie 13 graczy. Miejscem gry za to była niewielka wioska. W grze tej wcielałeś się w egzorcystę, który musi pokonać bardzo groźnego demona, który opętywał, a później zabijał swoje ofiary. Gra zyskała dużą popularność do pewnego czasu. Na forach internetowych pojawiała się okropna historia o dziwnym, zaginionym, 8-letnim chłopcze o imieniu Oskar. Ponoć pewnej nocy Oskar z nową przyjaciół zagrał po raz pierwszy w Demon Legend. Po tej pierwszej rozgrywce zaczął okazywać dziwne zachowanie. Między innymi nie spał nocami. Zaczął być w pokoju agresywny wobec rodziców. Zabił swojego ukochanego psa. Później Oskar został znaleziony martwy w swoim pokoju przed komputerem, na którym była włączona onwa gra. Od tej tragedii minął ledwo tydzień, a sytuacja zaczęła się komplikować. Coraz więcej dzieci nastolatków było znajdywane martwych w pokojach z spalonym Robloxem, a dokładniej Demon Legends. Okazało się, że gra została stworzona przez wyznawcę szatana, który wpuścił do gry demona, którego zadaniem było zabijanie każdego, kto zginie w grze. Twórcy Robloxa uznali całkowicie Demon Legends, ale niektórzy sądzą, że Demon Legends wciąż żyje
i tylko czeka, aby nawiedzić kolejną grę. W tym przypadku autor nakreślił, że stworzył tą historię, ale według mnie jest naprawdę ciekawa i takie historie też się tutaj przydadzą. Kiedyś grałem z kolegą w Roblox, Brookhaven, i poszliśmy zrespić sobie dom i poszliśmy na Mount Everest. Tak nazwaliśmy najwyższą górę. I nagle zrył się czarny ekran, a potem był taki straszny obrazek. Opis obrazka. Była na nim trumna, a w niej taki typek. Miał straszne ubrania i straszną twarz. Trumna była otwarta i też były tam nasze skiny. I był taki krzyk. Proszę, pomocy. Po. I dźwięk noża. Zapytałem się kolegi, czy ma to samo i miał to samo. Bardzo się przestraszyliśmy i wyszliśmy z Robloxa i zaczęliśmy wchodzić od nowa. I był taki kontakt. Nie da się grać w tą grę. To koniec. Tutaj autor też dodał, że to jest zmyślona historia, ale jak widzicie, wziąłem do odcinka, ponieważ mi się nawet spodobała. No i też była jedną z pierwszych, którą zauważyłem, więc proszę bardzo. Kilka dni temu grałem w Map City i trepałem się do domu. Dom był zamknięty, a w moim domu taki jeden gościu. Ja do niego piszę: co ty tu robisz? A on: nic. A potem patrzę, a on mi usuwa rzeczy z domku. I ja mu piszę: przestań. I ja sobie tak jeszcze pomyślałam: ale jak? Przecież Map City nie ma roommate albo czegoś takiego. Tak jak w Brookhaven RP. I nie można przesuwać lub ustawiać rzeczy. A potem zniknął mi dom i mnie kliknął. I potem wyszłam z Map City. Patrzę na moje konto, a mam zmienionego skina. I nagle mi się wyłączył telefon. Miałam mało procentów, ale mi się bardzo powoli marnują procenty. Podłączyłam telefon i jeszcze myślę, że mi się inaczej wyłącza telefon, jak już pada. Kontynuujmy. No i podłączyłam. Patrzę na procenty i 20%. I jak weszłam jeszcze raz na Roblox, na MCPT, to miałam tam, gdzie miałam mój dom, tego gościa już nie było. To jest nawet spoczko w historia i spokojnik widzu. To było na tyle w tym odcinku. Odcinek w sumie wyszedł bardzo fajnie i nie spodziewałem się, że takie fajne historie tutaj dacie do odcinka. Więc mi się naprawdę podobało. Oceńcie też ten odcinek i zobaczymy, czy wam się w ogóle spodobało. Piszcie oczywiście historię w komentarzach i lajkujcie sobie nawzajem te komentarze, żeby jak najbardziej wybijało te komentarze do góry i żebym po prostu wybrał do odcinka najlepsze komentarze. Więc zostawcie łapeczkę, subika, no i bijmy te 30 tysięcy do końca marca. Będę bardzo szczęśliwy i zadowolony. Więc łapeczka, subik, komentarzyk, a ja się już z wami żegnam. Miłego dnia. Cześć.